Cześć, Adam Kowski z kanału MGSM.pl zaprasza na krótki przegląd Samsunga Galaxy S9 Plus, czyli tego większego wariantu flagowca Samsunga, chyba najgorętszej nowości tegorocznej edycji targów MWC. Niestety, dziś jeszcze o tym telefonie zbyt wiele nie mogę Wam opowiedzieć, ponieważ Samsung nałożył na nas pewne embargo, które mija dopiero za kilka dni. No i pewnych rzeczy na razie na temat tego urządzenia nie możemy mówić. Dotyczy to wszystkich krajowych mediów, zatem niestety ja również muszę się tym razem dostosować. No, ale mogę Wam pokazać ten telefon, powiedzieć o nim kilka słów, no i pokazać Wam, co zawiera zestaw, bo to przecież żadna tajemnica. Nie traćmy zatem czasu i zajrzyjmy do wnętrza opakowania. Jak wygląda zestaw? Na wierzchu koperta z makulaturką, czyli instrukcją, gwarancją i tak dalej, no i igłą do otwierania slotu. Poniżej telefon, który obejrzymy za chwilkę, no i przegląd akcesoriów. Zasilacz 2-amperowy, no i dwie fajne przejściówki. Czyli w zasadzie to jest taki sam zestaw jak w przypadku Note 8 czy Galaxy S8. Tu mieliśmy to już, ale dla porządku powtórzę. USB-C, a tu pełne USB. Ta przejściówka może się przydać chociażby do podładowywania innych urządzeń z naszego Galaxy, tudzież do podłączenia pamięci przenośnej, no i przede wszystkim zaraz po zakupie telefonu do przeniesienia danych po kabelku z naszego poprzedniego smartfona. Jest do tego aplikacja Smart Switch i dane po kabelku oczywiście płyną nam zdecydowanie szybciej niż bezprzewodowo, no i do tego zawsze pewnie także warto z tej przejściówki skorzystać. A tutaj jest taka druga przejściówka dla tych, którzy jeszcze się nie zaopatrzyli w akcesoria USB-C, po prostu z mikro USB na USB-C. No i pod przykryciem mamy naturalnie przewód USB-C i słuchawki AKG, takie, które już znamy z poprzednich generacji flagowych Samsungów, czy to z Note'a, czy ze S8, wraz z dodatkowymi nakładkami silikonowymi. Te słuchawki grają dość przyzwoicie, jak pamiętam, zresztą używam ich z moim aktualnym smartfonem. Są niezłe, dają dobre brzmienie, chociaż moim zdaniem, przynajmniej w przypadku ósemek, czyli generacji poprzedniej, brakowało im trochę basu. Mam nadzieję, że teraz zostało to poprawione, no ale to się okaże i o tym to Wam powiem dopiero we właściwej recenzji, bo teraz nawet jakbym chciał, to nie mogę. No dobra, to przyjrzyjmy się smartfonowi. Zaraz po premierze pojawiły się głosy, że odgrzewany kotlet, że nic nowego nie ma i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca się z tym zgadzam. Bo faktycznie nie ma jakichś diametralnych zmian w stosunku do poprzedniej generacji. Jest utrzymana ta sama maniera stylizacyjna, ale to dobrze, bo to tak naprawdę nie jest rewolucja, a ewolucja, czyli kolejny model z nowymi funkcjami, z nowymi dodatkami, z ulepszonym wnętrzem i tak dalej, ale wciąż należący do tej samej serii. Trudno zatem, żeby jakoś strasznie się różnił od poprzednika. Naturalnie różnice są i to w zasadzie takie proste i łatwe do wypunktowania, chociażby nadal węższe ramki. Znowu są mniejsze, no i bardzo fajnie. Trochę tutaj zaszalano, jeżeli chodzi o boczki, bo zdają się być nieco bardziej ostre. Tu jest taka wyczuwalna krawędź na brzegu, ale to znów dobrze. Pewnie, że niektórym to może przeszkadzać, przepraszam, że telefon nie jest obły jak kluska, ale moim zdaniem to jest fajne posunięcie, bo pomaga trzymać ten telefon pewnie w dłoniach, on nie ucieka. Natomiast no, ma tendencję do jeżdżenia po gładkich powierzchniach, jak każdy smartfon z tyłem wykończonym szkiełkiem. No tutaj po prostu tego się nie uniknie, podobnie jak tego, że tył, jak widzicie, no, zbiera zabrudzenia. Nie brudzi się jakoś tam strasznie, ale co jakiś czas warto przetrzeć ten smartfon i z przodu i z tyłu. To jest, znów powtórzę, normalne w przypadku telefonów wykończonych szkłem. No jak widzicie, mam w ręku wersję Duos, czyli dwukartową. Slot na karty jest tutaj na górze, no ale niestety, slot jest hybrydowy. Miałem cichą nadzieję, że jednak tym razem da się wepchnąć trzy karty w to gniazdko, ale wiecie co, jakoś nie wychodzi.
Niestety trzeba decydować albo dwa SIM-y, albo jedna karta SIM i jedna karta pamięci. No cóż, na szczęście tej pamięci wewnętrznej jest całkiem sporo, więc jeżeli faktycznie będziecie potrzebowali korzystać z dwóch SIM-ów, to nie będzie to jakoś tam strasznie dokuczliwe. No i cóż, widzimy, że mamy tutaj podwójny aparat fotograficzny z zupełnie nowo kształtowaną oprawką. Obiektywy ułożono w pionie, a pod nimi skaner linii papilarnych. Poprzednio były narzekania, że skaner był obok aparatu. Teraz jest pod nim. I wiecie co, ja będę strasznie przekorny, bo ten poprzedni skaner, tak jak mamy go w 8 czy w Note 8, na boku, dla mnie, podkreślam, dla mnie, jest wygodniejszy niż ten tutaj. Bo ten jest trochę mniejszy, ma mniejszą powierzchnię, mnie jest osobiście, prywatnie trudniej w niego trafić. Ja wiem, że wielu z Was będzie zadowolonych z tej zmiany. No ale ja akurat przekornie nie jestem, wolałem ten czytnik w poprzednim miejscu, ale wiem, że byłem bardzo odosobniony w tym twierdzeniu, że to jest wygodne, zatem no cóż, Wasz wybór, jeżeli dla Was to okaże się wygodniejsze, no to super, to macie powody do zadowolenia. No ja mam trochę mniej, bo wolałem poprzedni układ. No ale nie musimy korzystać wyłącznie z czytnika, bo mamy tu jeszcze zabezpieczenie za pomocą skanera tęczówki oka, ewentualnie za pomocą rozpoznawania twarzy. Możemy tych zabezpieczeń używać łącznie, przy czym możemy sobie tutaj kombinować czytnik linii papilarnych z którymś z dwóch zabezpieczeń wykorzystujących przednie kamery, przednie czujniki. Czyli możecie mieć albo rozpoznawanie odcisku palca i tęczówek, względnie palec plus rozpoznawanie twarzy. Cóż, lepszy taki wybór niż żaden. Zawsze warto mieć włączone dwa sposoby autentykacji, po to, żeby w danym momencie, w danej chwili użyć tego, który jest dla Was wygodniejszy i to mi się też strasznie podoba. No cóż, wyświetlacz w zasadzie no, tak samo dobry jak był. Tutaj wiele jakby się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o wymiary, poręczność urządzenia, no to również jest w zasadzie tak samo jak w Galaxy S8 Plus, bo wymiary zmieniły się, ale naprawdę na tyle minimalnie, że nie ma o czym mówić. Jeżeli chodzi o gabaryty, w zasadzie mamy do czynienia z tą samą bryłą. No jeżeli chodzi o położenie poszczególnych elementów, to również jest w zasadzie tak samo. Głośność i klawisz Bixby na lewym boku, włącznik na prawym, na dole USB-C i mini jack. Warto podkreślić, że mini jack nadal tu jest, co bardzo pochwalam. No i pojawiło się jeszcze coś nowego, mianowicie głośniki stereo. Jeden jest na dole, drugi tutaj u góry. No smartfon, tak? Więc nie oczekujcie jakiegoś super brzmienia, ale wiecie, zawsze dwa głośniki są lepsze niż jeden, także tutaj należy się spodziewać jednak lepszego dźwięku niż u poprzedniej generacji mieliśmy. Możemy też spodziewać się lepszych, a na pewno co najmniej tak samo dobrych zdjęć jak u poprzednika. Mamy tutaj dwa aparaty. Do dyspozycji mamy dwie różne ogniskowe, czyli możemy mówić o dwóch jakby stopniach zbliżenia. Nie jest to taki pełny zoom optyczny, jak to mieliśmy w aparatach kompaktowych, no ale mamy do wyboru dwie wartości. Szeroki plan albo zbliżenie dwukrotne. No i znów, zawsze to lepiej niż nic, ale jeszcze ciekawostka jest tutaj w tym głównym obiektywie, w tym umieszczonym wyżej. Zmienna przysłona. Mamy tutaj dwie wartości przysłony. Znów zmieniane skokowo, no ale pozwalające już nam się trochę pobawić fotografią. Mamy albo 2,4 albo 1,5. No i tutaj mamy już pole do popisu, jeżeli chodzi o głębię ostrości. Nowością w oprogramowaniu aparatu jest też tryb zapisu wideo w zwolnionym tempie super slow motion 960 klatek na sekundę. No i znów, nie mogę Wam zbyt wiele jeszcze na razie na ten temat powiedzieć, ale pierwsze wrażenia są jak najbardziej obiecujące. Może być to fajną opcją dodatkową dla tych, którzy lubią pobawić się w tego rodzaju zapisy. Także również jest to coś, co debiutuje w tym smartfonie. No i jeszcze jest coś, co na pewno przynajmniej zaraz po zakupie będzie Was cieszyło i da Wam sporo radochy. Animowane emotki.
Poza tym, że możecie tak jak dotąd sobie doprawić uszka czy tam nosek, no to możecie stworzyć własną unikalną emotkę animowaną. Tak jak widzicie tutaj, podobno to jestem ja. Telefon to tworzy na podstawie waszego obrazu, waszego zdjęcia. No i taką emotikonkę możecie komuś wysłać w wiadomości. Jeśli chodzi o oprogramowanie dodatkowe, no to Samsung nie przesadził. Ograniczono tu się naprawdę do minimum. Jest naturalnie kilka apek fabrycznych, chociażby popularna Samsung Health dla tych, którzy uprawiają jakieś sporty, chcą żyć zdrowiej. Jest filmowa galeria. Jest naturalnie też bezpieczny folder, dostęp do Galaxy Apps i tak dalej. Natomiast chociażby, co mnie zastanowiło mocno, zrezygnowano z osobnej aplikacji do obsługi muzyki. Tu powierzono to po prostu aplikacji od Google. Jest też pakiet od Microsoftu, ale poza tym no nie ma zbyt wiele i chyba dobrze, bo tak naprawdę każdy sobie dzięki temu poinstaluje to, co jemu jest potrzebne, a nie to, co proponuje producent. Zawsze pochwalałem to podejście i tak samo zrobię teraz. Bardzo fajny ruch. Żałuję, że w tej chwili nie mogę Wam jeszcze powiedzieć niczego więcej na temat tego telefonu. No ale cóż, takie są plusy i minusy obecności na MWC i otrzymania sampla zaraz po premierze. I to na razie wszystko. Na więcej zapraszam mniej więcej w połowie marca na pełną recenzję, kiedy będę mógł już Wam o tym telefonie powiedzieć zdecydowanie więcej i przede wszystkim ocenić go w jakikolwiek sposób, porównując czy to z poprzednią generacją, czy z bezpośrednimi konkurentami. Na razie niestety musi nam wystarczyć to, co powiedziałem dotąd, także bądźcie z nami, zaglądajcie na kanał. Recenzja, tak jak powiedziałem, mniej więcej za 2, może 3 tygodnie. Do zobaczenia. Żegnam się już z Wami i dziękuję oczywiście za oglądanie. Cześć.